z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Czytamy ostatni rozdział Ewangelii świętego Marka, mówiący o posłaniu 11 uczniów do dzieła ewangelizacji. Marek nie bez przyczyny podkreśla właśnie tę niepełną liczbę, ten niepełny skład grona apostołów. Oczywiście wiemy, że on zostanie uzupełniony wtedy, gdy przez los, w którym objawia się Boża moc i Boże natchnienie, do tego grona dołączy Maciej apostoł. Ale w tej końcówce Ewangelii Markowej chodzi o inny sens tej jedenastki. I pewnie, żeby go właściwie rozeznać, należałoby przeczytać kilka wersetów wcześniej. To jest scena, kiedy Jezus pojawia się po zmartwychwstaniu w Wieczerniku. Po raz pierwszy spotyka swoich uczniów, do których wcześniej posyłał wielu świadków zmartwychwstania. Kobiety, Marię Magdalenę, pierwszych apostołów, którzy zobaczyli pusty grób. Ale uczniowie pozostawali dalej zamknięci, pełni wątpliwości i niewiary. I Jezus, przychodząc do nich, mówi im i wyrzuca im wręcz właśnie tę niewiarę. Dlaczego zwątpiliście? Dlaczego zabrakło wam wiary? Dlaczego nie przyjęliście tych, których posłałem? Jest ten wyrzut, ale chwilę później kolejne słowa, to są te, które usłyszeliśmy: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Można powiedzieć, paradoks, pewna sprzeczność. Z jednej strony mówi o ich niewierze, a zaraz później mówi: idźcie i głoście wiarę wszystkim narodom, czyńcie uczniów, sprawujcie chrzest. Chodzi w tej scenie o to, żeby zrozumieć, że ewangelizacja czy apostołowanie nie ma źródła w jakichś wyjątkowych zdolnościach człowieka, ale Pan Bóg szczególnie chętnie buduje na słabych, w których w pełni może okazywać się Jego moc. I każda ewangelizacja, każde głoszenie Chrystusa ma swój początek w doświadczeniu przebaczenia, w doświadczeniu miłosierdzia. I można powiedzieć, że to dzisiejsze święto nawrócenia świętego Pawła właśnie o tym mówi, bo taki sam sens jest tego pierwszego czytania, mówiącego o powołaniu apostoła narodów. Jego ewangelizacja rodzi się z przebaczenia, które otrzymał, a nie z tego, że był wyjątkowym uczniem Chrystusa. Nie spotkał go za jego ziemskiego życia, ale stał się jednym z największych apostołów dlatego, bo szczególnie wiele mu przebaczono. Szczególnie otrzymał łaskę miłosierdzia. Jakie są znaki przyjęcia tej łaski, faktycznie podjęcia dzieła ewangelizacji? Słyszymy wymienione różne znaki działania Ducha Świętego w sercu apostołów, ale te znaki mogą nam się wydawać obce, bo dzisiaj już takich nie widzimy. To nie znaczy, że one się zdezaktualizowały, Pan Bóg dalej działa tak, jak chce w świecie, ale chodzi o pewien sens, który te znaki wszystkie w sobie zawierają. Te znaki mówią o tym, że osoba, która
otrzymuje przebaczenie, idzie do ewangelizacji, idzie do głoszenia nie z własnego wyboru, ale decyzją Bożą, zaczyna służyć wspólnocie, bo wszystkie te znaki mają charakter charyzmatów, to znaczy szczególnego obdarowania dla służby we wspólnocie. I zrozumieli to apostołowie, zrozumiał to także święty Paweł, że po tym przebaczeniu, które otrzymał, on nie może pozostać bierny. Jego naturalną reakcją było to, że on musi pośpieszyć, podzielić się tym darem, który otrzymał. Bo faktycznie przyjął ten dar. I można w tym kontekście badać swoje serce, chociażby wtedy, gdy sami przychodzimy szukać Bożego miłosierdzia, czy w sakramencie spowiedzi, czy w czasie mszy świętej. Czy moje serce zostaje przemienione, to znaczy uzdolnione do służby. Bo to jest potwierdzeniem tego, że faktycznie przyjęliśmy dar nawrócenia, dar Bożego miłosierdzia, wcześniej stając w prawdzie przed Bogiem. Jeszcze oddzielnie sam aspekt przebaczenia, bo myślę, że on też jest jakoś szczególnie podkreślony, zwłaszcza w pierwszym czytaniu. Widzimy starca Ananiasza, którego Pan Bóg także powołuje jako pewien obraz Kościoła, do tego, żeby to on okazał to Boże miłosierdzie właśnie jako przedstawiciel wspólnoty nawróconemu Szawłowi. I coś się w tym człowieku, w Ananiaszu burzy. Panie, ja wiem, jak wiele zła on dokonał. Można powiedzieć, jak mam pójść do takiego człowieka? Jak mam mu przebaczyć? Ale idzie za wolą Bożą, naśladuje swojego mistrza i przebacza. I to przebaczenie, którego udziela, jest otwierające. Ono uzdrawia ostatecznie Szawła. Czasami możemy się zastanawiać, jak zmienić pewne trudne sytuacje w naszych domach, w naszych relacjach. To dzisiejsze słowo przychodzi także z podpowiedzią, że tym, co uzdrawia, jest bezwarunkowe, naśladujące Chrystusa przebaczenie. Jeżeli gdzieś takiej zdolności dzisiaj jeszcze nie mamy, to możemy prosić w tej Eucharystii Boga właśnie o dar przebaczenia. O dar przebaczenia zwłaszcza tym, gdzie moglibyśmy powtórzyć za Ananiaszem: Panie, Ty sam wiesz, jak wiele złego on dokonał. Idź i mu przebacz. To są słowa, z którymi zostawia nas dzisiaj Chrystus.